Beata W. poznała na pewnym portalu internetowym Paulinę D., z którą bardzo szybko się zaprzyjaźniła. Bardzo często pisały do siebie na gadu-gadu, po pewnym czasie jednak rozmowy przeniosły się na Skype'a. 16 października roku również z oba rozmawiały, robiąc co chwila screeny, na których głupio się zachowywały czy pokazywały różne przedmioty. Nagle Paulina wyłączyła kamerkę, a gdy Beata zapytała, co się dzieje, nastolatka zaczęła szlochać i szepnęła: na mnie już czas. Przybyły, żegnaj. Beata, pewna, że koleżanka robi sobie z niej żarty, śmiejąc się, zapisała ostatniego ze zrobionych screenów. Gdy powiedziała przyjaciółce, by już przestała, usłyszała przeraźliwy krzyk, po czym nastąpiła cisza. Rodzice Pauliny, słysząc to, pobiegli od zrzu pod drzwi jej pokoju, próbując je otworzyć, niestety bezskutecznie. Funkcjonariusze policji po otworzeniu drzwi do jej pokoju ujrzeli zwłoki dziewczyny leżące na podłodze. Nie było żadnych śladów. Wszystko było w najlepszym porządku. Wyglądało to tak, jakby dziewczyna nagle straciła przytomność i już nigdy się nie przebudziła. Jej komputer był wyłączony, gdy próbowano go włączyć. Ten nie odpowiadał. Beata W. kilka dni po zajściu postanowiła przejrzeć ostatnie radosne zdjęcia zrobione Paulinie tego feralnego dnia. Na ostatnim ze screenów, zrobionym tuż przed tajemniczym zgonem, zauważyła dziwną postać za oknem, wyglądającą jak mała dziewczynka w białej sukience. Sprawa tej śmierci stała się jeszcze bardziej tajemnicza. Kim jest tajemnicza dziewczynka? Co stało się w pokoju Pauliny po wyłączeniu się kamerki? To pozostanie najprawdopodobniej na zawsze tajemnicą. Czytał Mekatron.